następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Magic Rock. I jest to Psychokinesis. Psychokineza. New England IPA. 6,5% alkoholu. Respekt, że tak powiem. Zawiera jęczmień, owiec i pszenicę. Jakoś tak nic więcej nie napisali, żadnej ciekawej historyjki. Typowa grafika dla Magic Rock, taka troszkę, nie wiem, jak to określić, ale znawcy sztuki na pewno wiedzą, o co chodzi. Takie wzory geometryczne. Piwo jest jasne, zamglone. Piana dosyć duża, gęsta, ale opadająca. Jak widzicie zresztą. Zresztą widzieliście nalewanie, prawda? Została sucha piana na szkle, czyli dobrze. Aromat tropikalny. Troszkę słodowości. Taki tropikalny miks, nie? Czyli zwykle mango, papaja, kiwi, jakieś marakuja, coś w tym stylu zmieszane. Fajnie. Tu na tej puszce nic nie pisało, prawda? Natomiast na stronie oni tam już mówią, że no takie eksperymentalne piwo, bo użyliśmy eksperymentalnego chmielu i wszystko cudownie jest i takie niesamowite smaki i aromaty. No to dobrze. Wypisałem sobie. Jeśli chodzi o chmiele, to jest Cascade, Cryohop Citra, no i ten eksperymentalny HBC-438. Ale do tego jeszcze jest mozaiki Simco. No myślałem, że będzie to, że tak powiem, po prostu single hop, ten eksperymentalny i zobaczymy, jakie cuda tu wyjdą. No nie, pomieszali. Słody to Golden Promise, słód owsiany, no i pszenica. Co ten eksperymentalny chmiel ma dawać? Ma dawać bardzo fajne smaki, aromaty. Takie jak owoce pestkowe, kokos, troszkę orzechowych aromatów. No to myślę, może być ciekawie. Jeśli chodzi o aromat, no to typowy tropikalny miks. Także nie ma nic takiego, nie wiadomo jakiego. Ogólnie jest przyjemnie, tak jak neipa powinna pachnieć. Przejdźmy do smaku. Może wszystko jest w smaku. Pełne, przyjemne, soczyste. No i mamy taki pełny asortyment owoców egzotycznych. Bardzo fajnie pijalne. Bardzo przyjemne, delikatne. Troszkę takiej właśnie kremowości, troszkę takich właśnie aksamitności, owsu tutaj czuć. Fajnie się to pije, naprawdę delikatnie, przyjemnie, soczyste jest, bardzo fajne piwo. Jeśli chodzi o te owoce pestkowe, no może trochę brzoskwini czuć tutaj, ale takiej pestkowości jak wiśniowy czy coś, to nie, ale brzoskwinie tak, owszem. Jeśli chodzi o goryczkę, to ona jest taka dosyć niska, troszkę grejpfrutowa, troszkę ziołowa, tak, bardzo przyjemne piwo, naprawdę mi się bardzo podoba, natomiast ma bardzo fajne takie odczucie w ustach, bardzo przyjemne, delikatne, takie kremowe, no ale tych zapowiadanych
cech tego piwa tutaj ciężko znaleźć. Czyli ani tego kokosa tak za bardzo nie czuć, ani tych takich właśnie orzechowych nut nie bardzo. Te pestkowe nuty też są takie ledwo wyczuwalne. No, dostrzegam je, ale to nie jest to, co, ja tak powiem, według mnie powinno być. Że powinno być rzeczywiście takie dosyć wyraźne, ładnie wyeksponowane cechy. No nie, to jest bardzo porządne New England IPA. Naprawdę bardzo fajne, naprawdę mi się podoba. Chodzi mi tylko właśnie o tą sprawę tego eksperymentalnego chmielu i to, co chcieli osiągnąć. Naprawdę fajne. Bardzo mi się podoba to piwo. Natomiast mam trudności ze znalezieniem tego, co chcieli osiągnąć. Także nie martwcie się. Piwo jest naprawdę fajne. Tylko myślałem, że będzie więcej tych takich nowych, eksperymentalnych, niezwykłych aromatów tutaj. A tu niestety tak, jeżeli są, no to ja ich niestety nie znajduję. Co jest bardzo przykre, bo inne znajduję, prawda? Ale piwo naprawdę mi się podoba. No jestem tylko nieco rozczarowany tym, że tych specjalnych rzeczy, na które się nastawiłem, czytając na ich stronie, co to ma być, no to no nie ma. No chyba, że coś tam pozmieniali, nie wiem. I już tutaj tego na puszce nie piszą, to co piszą na stronie. Także to piwo wychodzi takie bardzo typowe, bardzo przyjemne, ale typowe New England IPA. Bez ekstra eksperymentalnego narzutu. Niemniej jednak warto je kupić, spróbować, bo jest naprawdę dobre. I mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał każdą filmy na kanale, także będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.